Choć były to tylko targi krajowe, zwiedzili je także ministrowie handlu wewnętrznego krajów RWPG. Chcieli na własne oczy i uszy przekonać się, jakie nowości rynkowe oferuje polski przemysł. Ale jest to sprawa bardzo ważna przede wszystkim dla nas samych. Najwyższy już czas, aby inwestycje ostatnich lat poczynione w przemyśle konsumpcyjnym zaczęły w pełni owocować, aby rzeczywiście nowe towary znalazły się szybciej w sklepach. Ci, którzy dbają o jakość i estetykę produkcji, mieli się czym pochlubić w Poznaniu. Wartość tegorocznych ofert była wyższa o 37 miliardów złotych dzięki zwiększeniu asortymentu i pojawieniu się nowych wystawców. Postęp dokonał się nawet w tej tak żałosnej przez wiele lat branży zabawkarskiej. Ale prosimy pamiętać, że dorośli też lubią się bawić ładnymi rzeczami. Przemysł, który na całym świecie i u nas rozwija się najszybciej. Elektronika. Tranzystory? To już starzyzna, mówią specjaliści z tej dziedziny i zachwalają swego najmłodszego pupilka, czyli tyrystory. W zakładach Unitra Lamina w Piasecznie pod Warszawą trwa już seryjna produkcja tych nowoczesnych elementów automatyki przemysłowej i energetyki. Głównym składnikiem są kryształy krzemu, w których wytworzono warstwy półprzewodnikowe. Montaż końcówek i uszczelnianie całości to procedura wymagająca wyjątkowej precyzji. Tak wyglądał Tyratron, poprzednik miniaturowego tyrystora. Zastosowanie wszechstronne, na przykład instalacje muzyczno-świetlne dla lokali rozrywkowych, regulatory wycieraczek samochodowych, lampy sygnalizacyjne. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie trzeba coś płynnie regulować. I tu, w Węgrowie, pracuje się dla Zamku Warszawskiego. Ludwisarz Antoni Kruszewski wraz z synami przygotowuje swój dar. Dwa dzwony zegarowe. Warto przyjrzeć się choćby końcowym, tylko najważniejszym chwilom wykonywania odlewów. Jest to przecież jedna z najrzadszych już specjalności rzemieślniczych. Wszystko udało się znakomicie. Teraz pozostaje tylko usunąć resztki masy formierskiej i oczyścić odlew. Dzwon jeszcze martwy czeka na swoją duszę, jak mówią ludwisarze. Pierwsze próby wykazały piękno tonu obu dzwonów. Nazwisko pana Kruszewskiego pozostanie na wieży zamkowej na wieczną rzeczy pamiątkę. Widać, że zupełnie bez treningu wystąpił w tej dyscyplinie Ryszard Szurkowski. Jako ojca honorowego zamówił go sobie dla swego syna zapalony gdański kibic sportowy pan Jerzy Pawłowski. Nadano imię. Jakie? Oczywiście Ryszard. Gdyby to była córka, państwo Pawłowscy mieli jeszcze w zapasie doskonałą kajakarkę Ewę Kamińską. Stoczniowiec spotkali się wszyscy przy szampanie, snując jak zwykle rozważania, kim będzie w przyszłości imiennik Mistrza Świata. I jak zwykle, nikt nie zapytał o to samego bohatera. Bez wielkiej reklamy uczniowie Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Tarnowie wystąpili z dużym powodzeniem w Pradze. Rzeczywiście, to co przedstawili miejscowej publiczności, mogło się spodobać.
Zaskakująca pomysłowość w wykorzystaniu i zestawianiu tworzyw, zdawałoby się bardzo odległych od siebie fakturą zewnętrzną. Drewno czy tkanina, w szkole tarnowskiej ze wszystkiego wydobyć można wspaniałe efekty artystyczne. W rewanżu przybyła do Tarnowa z Pragi ekspozycja prac tamtejszych młodych rękodzielników. Inna koncepcja twórcza, bardziej nowoczesna. Współpraca między dwiema szkołami wykazuje, jak potrzebna jest wymiana doświadczeń. Ameryki Łacińskiej karnawałów jest bez liku. Wspaniały festyn ludowy na Kubie. Cała Hawana tańczy. Uczestnicy pochodu prześcigają się w pomysłowości kostiumów i masek. Burzliwe zetknięcie tradycji rozrywkowej różnych światów, od Francji, Hiszpanii do Czarnej Afryki. Oczywiście jak karnawał, to musi być także królowa karnawału. Zachwyceni organizatorzy oddali do jej dyspozycji najpiękniejszy powóz świata. Na wrotkach można właściwie wszystko to samo, co na łyżwach. Dowiodły tego jeszcze raz Mistrzostwa Świata w Essen. Walka o tytuły między zawodnikami NRF i Stanów Zjednoczonych. Podziwiając mistrzowskie ewolucje, chcemy jednocześnie zapytać, dlaczego u nas nie propaguje się tego sportu? Betonowe lub asfaltowe tafle taneczne są równie atrakcyjne i znacznie tańsze od sztucznych lodowisk. Podczas warszawskiego Jazz Jamboree występ zespołu Belli Łakotosza z Budapesztu. Jedna z najlepszych grup eksperymentalnych, Don Cherry i jego jazzowa rodzina z dziećmi na proscenie. W końcu i dzieci nie wytrzymały.